Gminny Dom Kultury w Kościelcu obchodził swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji placówka zorganizowała dwudniowe uroczystości, które były skierowane zarówno dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, jak i tych starszych. Pierwszy dzień obchodów uroczystości przeznaczony był dla najmłodszych. Spektakl Teatru Lalek Bajka pod tytułem Wielkie sprawy małej żaby był dedykowany dzieciom, które z ogromnym przejęciem oglądały spektakl, słodkie uśmiechy, radosne opowieści oraz gromkie brawa po spektaklu są z pewnością dowodem na to, że ten dzień można uznać za udany. Nawet małe dzieci wiedzą, jak wyglądają żaby. Prawda? Nie pozwalaj sobie za dużo. Jak się zdenerwuję, to się złapię za nogę i rzucę w czat. Zaś dla dorosłych odbył się magiczny koncert Anny i Romualda Spychalskich, Światowe przeboje we dwoje. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, zastępca wójta Patrycja Zielińska, senator Leszek Galęba, prezes Woodmeiser Robert Bagiński, lokalni sponsorzy, przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi oraz mieszkańcy gminy Kościelec. Na początku odbyły się okolicznościowe przemówienia. Ta trafna decyzja o inwestycji i wybudowaniu domu kultury, jak widać, potrzebny, bo pełna sala, dzisiaj jest dowodem, że możemy tutaj się cieszyć i pierwszą rocznicę obchodzić. Ja z całego serca Państwu dobrze życzę, aby ta wspólnota na czele z panią dyrektor ogromadzała właśnie od najmłodszych do seniorów i żebyśmy wspólnie mogli się cieszyć właśnie tym, że możemy korzystać z tego obiektu, a moja cegiełka, którą mogłem dołożyć tym wsparciem, to taka skromna cegiełka i myślę, że wiele jeszcze można zrobić dla gminy, dla samorządu i obiecuję to robić, bo moja funkcja zobowiązuje również do pracy tej społecznej na rzecz każdego mieszkańca. Dziękuję bardzo. Wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski zaznaczył, że decyzja o pobudowaniu tego obiektu była jedną z lepszych, gdyż służy on dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. Tym samym podkreślając, że Gminny Dom Kultury stał się miejscem, które łączy mieszkańców w pasji do sztuki, kultury i wspólnego działania. Ze wszystkich stron do Karoliny Piaseckiej, dyrektor Gminnego Domu Kultury, płynęły gratulacje i życzenia. Przewodniczący Rady Gminy Kościelec. Dziękuję. A sama dyrektor Gminnego Domu Kultury, Karolina Piasecka, przedstawiła informacje dotyczące działalności instytucji przez miniony rok oraz plany na kolejne miesiące, podkreślając, że Gminny Dom Kultury w Kościelcu odgrywa kluczową rolę w wspieraniu i kształtowaniu życia kulturalnego naszej gminy. A przyszłość Domu Kultury zapowiada się równie obiecująco, gdyż są już plany na kolejne projekty, wydarzenia i rozwój tego miejsca. Podczas koncertu można było usłyszeć utwory z gatunku szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej, jak i operetki. Znane i lubiane melodie filmowe i musicalowe wprowadziły wszystkich gości w magiczny nastrój.
Oczywiście nie zabrakło też tortu, a zebrani goście odśpiewali gromkie 100 lat. Cała uroczystość z okazji pierwszych urodzin Gminnego Domu Kultury zostanie przez wszystkich gości na długo zapamiętana.